Rozdział drugi. Gołębie lecą na wojnę. I co, masz psa? Nie mam. Jak to? No, próbowałem zagadać, nie? A jeden to się normalnie ze mnie śmiał i mnie pogonił normalnie. Mówiłeś, że chodzi o kota? No mówiłem, mam bajerę, nie? Ale żaden Janusza nie znał i nie miał się za co mścić. Psy nas jakoś nie lubią. Nie mają nas lubić, mają nas szanować. No, dokładnie, nie? Z tym też ostatnio ciężko. Jeden to na mnie rano tak szczekał, że go wstryndoliłam. I dobrze, Mariola. Respekt musi być. Respekt forever! A może obstryndolimy kota? To nie działa. Próbowałem. Ale normalnie tak wszyscy naraz. Zmasowany atak, nie? Zrobimy szyk, nadlecimy znienacka. Normalnie komory obstryndalające zostały otwarte. Przystępujemy do... No? No co wy na to? Jeśli o to chodzi, ja zawsze. To ja też. Grucha, Stefan. No dobra, czyli ustawka. Macie ładunek? To jest! To lecimy! Wiem, braciszku. Też się trochę boję. Ale to w końcu ptaki jak ja, nie? Nie wiem, co ty byś zrobił. Ale ja spróbuję. No dobrze, widzę, że więksi, ale ja nie mam nikogo. Obrzydliwy! Trzeba się było pod ja obok! Leciałem obok! Chcę jak kura z wysyną! Bo zawiasz! Obrzydliwy! Bo nam kot normalnie na dzielnie wbija. Zbigniew! Trzeba sięgnąć po środki ostateczne. Czyli jakie? Jakie? Ostateczne. Aha. Ty, Stefan, a jakie to są te ostateczne? Nie wiem. Ała! Mały, co ty ciągle tutaj? Jesteś gołębiem czy jak? Nie, ale chciałbym z wami być. Zbigniew, słyszysz go? Być chce z nami smarkacz. Stefan, ty słyszałeś? No, słyszałem. Mały chce z nami być. I tak już jest od jakiegoś czasu. Przeszkadza ci? Mały, bo ja nie czaję. Czemu ty chcesz z nami być? Przecież my jesteśmy gołębie, a ty jesteś wróbel. My jesteśmy banda, a wy wróble tylko jakaś no zgraja. Ale ja nie mam zgrai, nie mam innych wróbli. Co on gada? Wszędzie się wćwirtalacie, okruchy nam podbieracie, zero szacunku dla silniejszych. No, spiórzaj stąd. Zbigniew, co robimy? No sięgamy po środki ostateczne. A jakie to? Dzioby i pazury. Co? Nie widzę wyjścia. A tak bezpośredni? Musimy pomścić śmierć Janusza. Dobra, ale... Nawet jeśli któryś musi się poświęcić. Który? Choćby ty. Zbigniew, nie rozumiesz? Zobacz, tak się skończyła walka ze szczurem. A kot to kot, większy jest. Byłeś sam. Ale to jest wielki, wyliniały kocur i ma normalnie takie pazury. Śmierć za śmierć. No i zamiast jednego zjedzonego gołębia będzie 5. Wojna! To wojna. No ale Zbysiu, przemyśl to jeszcze. Nie. Mariola, gołębie mają honor. Ja tam nie mam. Jeśli nie chcecie, to ja pójdę sam. Zbysiu, czekaj!
Trzeba to zaplanować. To słuchajcie, zrobimy tak, podejdziemy go wieczorem. Albo nie, rano, bo rano koty śpią i wtedy Heniek zajdzie go od tyłu. No przecież nas pozabijają. Nie będę nikogo od tyłu zachodzić, to jest bez sensu pomysł. No ale, cicho, stop! Ja tutaj dowodzę. Daj mu skończyć. No i wtedy Mariola podejdzie go od przodu i ona go wtedy z panurami. Nie, Mariola nie od przodu, najpierw ja Heniek. Zbyszek, a jakiś masz pomysł? Taki, jak on powiedział. Bardzo proszę. Leć stąd, mały. My tu mamy wojnę.